Witaj, cześć. To moje trzecie nagranie z serii Wyzwanie Serwak. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o nic nie robieniu. Wydaje mi się, że to super temat na majówkę, a zwłaszcza na dzień 1 maja. Nic nie robienie może być motorem napędowym bardzo wielu naszych działań, a nawet może spowodować, że będziemy bardzo ciężko pracować. Większość z nas chciałaby mieć dużo czasu i dużo pieniędzy, żeby nic nie robić. To nic nie robienie dla każdego będzie oznaczało co innego. Jeden będzie chciał poleżeć na plaży, ktoś inny będzie chciał poczytać książkę, ktoś inny chciałby jechać i zwiedzać, podróżować. W pewnych kategoriach jest to nic nie robienie. Często podejmujemy się dodatkowej pracy na pół etatu, czy łapiemy drugi etat, żeby ostatecznie zarobić pieniądze, odłożyć i spędzić ten czas nic nie robienia, czyli wypoczynku i robienia czegoś, co lubimy, według naszego uznania. Dlatego uważam, że nic nie robienie to motor napędowy do wielu naszych działań. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.